Nie są pełnoletni, ale jak na swój wiek bardzo dojrzali. Wiedzą, jak kruche i ważne jest ludzkie życie. I mówią głośno tak dla transplantacji. Po raz pierwszy od 6 lat to nie lekarze transplantolodzy, a uczniowie liceów z ponad 30 szkół w Wielkopolsce rozpoczęli kampanię Drugie Życie i promują przeszczepianie narządów i wypełnianie oświadczeń woli, czyli gotowość do podzielenia się swoimi organami po śmierci. Martyna Maciejewska. Drugie normalne życie dostał Michał. 2 lata temu usłyszał diagnozę stożek rogówki. To bardzo rzadka choroba. Groziła mu wtedy utrata wzroku. Na szczęście znalazł się dawca. Rogówkę przeszczepiono mu od 20-letniego chłopaka, który zginął w wypadku samochodowym. Naprawdę warto pomagać, bo to w końcu dajemy komuś możliwość drugiego życia. I no co będę więcej mówił, na własnym losie się przekonałem, że gdyby nie to, bym był ślepy praktycznie. Przez cały rok szkolny uczniowie liceów w całej Polsce, również w Wielkopolsce, będą rozmawiać i promować transplantację na własny sposób. Będą rozdawać również takie oświadczenia woli. To niewielka kartka, która może zdziałać wiele. To symbol gotowości do podzielenia się organami po śmierci. Transplantacja, tak jak wiele haseł jest, jest przyszłością i właśnie o to nam chodzi, aby się tym doświadczeniem podzielić. I świadomość w tym zakresie cały czas rośnie, ale staramy się wychodzić do środowiska lokalnego. Również spotykamy się z rodzicami naszych uczniów, a także z osobami z miasta. W Polsce rocznie wykonuje się ponad 1000 przeszczepów, najwięcej nerek i wątroby. Niestety na milion potrzebujących przypada tylko 14 dawców. Takie akcje jak Drugie Życie mają to zmienić. Transplantacja, jesteśmy na tak! Martyna Maciejewska, Teleskop.